szkole odbywa się etap okręgowy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności. Jest to olimpiada przeznaczona dla uczniów szkół średnich, którzy interesują się tą tematyką. Przyjechali do nas uczniowie z Łodzi, z Łowicza, z Wojsławic, no i nasza reprezentacja z Tomaszowa, by wyłonić grupę osób, która będzie reprezentowała województwo łódzkie w etapie centralnym, który w 2013 roku w marcu odbędzie się w Poznaniu na Uniwersytecie Przyrodniczym. Chciałbym powiedzieć, że patronatem honorowym etapu okręgowego tutaj u nas w szkole jest pan starosta i dlatego możemy tutaj wziąć wszystkich uczniów. Mamy zapewnione nagrody i organizacja, myślę, będzie przebiegała bez zastrzeżeń. Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu centralnego, myślę, że to będzie 4-5 osoby z naszego okręgu, będą miały zapewniony indeks na wyższą uczelnię, które kształcą w kierunkach żywienia i żywności, a także zdany egzamin z przygotowania zawodowego z najwyższą oceną. Celem tej olimpiady jest propagowanie zdrowego stylu życia, a jednocześnie zainteresowanie uczniów problematyką produkcji żywności i żywienia. Przewodniczącą komisji oceniającej jest pani doktor Beata Mikołajcza, która przyjechała do nas z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Ona jest pracownikiem naukowym i wspólnie z gronem, z komitetem centralnym tej olimpiady zostają układane pytania testowe. Po pierwszej części, po pytaniach testowych, zawsze wyłaniana jest grupa najlepszych uczniów i już ustnie odpowiadają na pytania z czterech bloków tematycznych, to znaczy z bloku analitycznego, ekonomicznego i z bloku produkcyjnego. Suma punktów powoduje, który z uczniów dostał się do etapu centralnego, a którzy po prostu zdobędą tylko tutaj u nas nagrody. Witam serdecznie wszystkich Państwa. W sposób szczególny witam Was, droga młodzieży, Was odważnych, ponieważ uczestnictwo w tak znaczącej olimpiadzie ma swoją wymowę, ma swój charakter. Właściwie Pan Profesor przywitał nas wszystkich, ale pozwólcie, że jedno skromne zdanie od siebie również dołożę. Żywność, właściwie to nic innego jak środki spożywcze. Mogą one być związkami chemicznymi, pewnie związkami mieszanymi, a także mają w swoim składzie również składniki odżywcze. Dlatego też potrawy, które człowiek spożywa, powinien pod jakimś kątem, prawda? Zwłaszcza pod kątem budulcowym, energetycznym, czy też regulującym. Ale to wszystko, co spożywamy, jak wiecie, to nie są zawsze, to nie jest zawsze żywność, prawda? Dlatego z tego miejsca namawiam Was, abyście nie musieli, jeżeli nie ma takiej potrzeby, nie spożywać na przykład w nadmiarze leków, nie palcie papierosów, aczkolwiek jesteśmy bardzo często świadkami takich wydarzeń, gdzie młodzież sobie w czasie przerwy gdzieś tam próbuje dymka puścić. Nie zażywajcie środków odurzających. To tak w telegraficznym skrócie. Pewnie innych jest wiele takich elementów. Pozwólcie, że w imieniu pana starosty powiatu tomaszowskiego, w imieniu obecnej tutaj pani naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, pani Katarzyny Banaszczak, jak również własny i wspólnie tutaj w imieniu szanownej komisji na czele, tak jak pan profesor powiedział, pani dr Beaty Mikołajczak, teraz w tej chwili otworzę, ja przed swoimi oczami widzę, a za waszymi plecami widnieje napis. To już 15. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności, etap okręgowy.
tutaj dzisiaj w Tomaszowie 7 grudnia 2012 roku uważam za otwartą. Życzymy powodzenia, połamania długopisów, a wiedza po prostu tą, którą posiadacie, pewnie wam się przyda, bo jak wiecie, że oprócz tej mnogości pokarmów, to należy mieć tą wiedzę, co, ile i kiedy należy spożywać. Dziękuję bardzo. My teraz rozdamy testy. Testy na stołach będziemy układać, dopóki wszyscy nie otrzymają testów, lewą stroną. Czyli dopóki wszyscy nie będą posiadali tych testów, te testy pozostają niewiadomymi. Proszę się zaczerzyć. Jest już tradycją, że pani dyrektor Mariola Przybylska wraz z gronem pedagogicznym odpowiedzialnym za nauczanie przedmiotów zawodowych przygotowuje i organizuje olimpiady. Dzisiaj mamy olimpiadę wiedzy o żywności, ale bywam uczestnikiem również na otwarciu i zakończeniu olimpiad, między innymi olimpiady o żywieniu. Jest to charakter okręgowy. Wiem z dzisiejszej tutaj listy obecności przybyło 21 uczestników. Życzę tym młodym, odważnym dużej wiedzy, ponieważ daje im to jak gdyby tym zwycięzcom daje przepustkę do wyższych uczelni. Wszystkiego najlepszego, połamania pióra. Jeżeli chodzi o tą olimpiadę, to tutaj Tomaszów Mazowiecki reprezentuje 6 uczniów zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 2. To jest rokrocznie dość silna olimpiada i najczęściej uczniowie, jeden lub dwóch uczniów reprezentuje województwo łódzkie na etapie centralnym. Myślę, że w tym roku nie będzie gorzej. No, chciałbym również jeszcze przypomnieć o olimpiadzie wiedzy o produkcji żywności i żywieniu człowieka, które u nas również etap okręgowy odbędzie się w styczniu, 11 stycznia. No i tutaj w tej olimpiadzie będą startowały 30 szkół województwa łódzkiego, w tym z samego Tomaszowa nasza szkoła i pierwsze liceum ogólnokształcące. Także reprezentacja Tomaszowa będzie znacznie większa.